Idźmy więc do nich tak szybko jak możemy, bo w innym wypadku się nie dowiemy. Czas zrobić przerwę w naszej zabawie. Witam na zebraniu w bardzo ważnej sprawie. Nie wiem, czy wiecie, ale ptaszki śpiewają, że nasze panie święto swoje mają. Musicie więc ubrać się w eleganckie ubranko i zaskoczyć miłą niespodzianką. Możemy im nowe schlotku zbudować. Możemy zabawki wypolerować. Albo przygotować jakąś ładne rysunki i na stoliku leży słodki i poszestunek. Wszystko to miłe, koleżanko i kolego, ale wymyślmy coś wyjątkowego, żeby każda pani uśmiechała się szeroko i ze wzduszenia otarła oko. Chowajmy się wszyscy, co jedzie kawał, albo zadzwońmy do każdej mamy, żeby szybciej przyjechała, bo nasza pani odpocząć by chciała. Gdyby pani się o tym dowiedziała, to by od razu tutaj nie zemdlała. A może? Odmawiamy wcale, to tylko trochę roboty. Odmawiamy to roboty. A może po prostu coś powiemy, że naszą panią bardzo lubimy, że jest piękna, tak jest nasz pytuje rano i należaka mówi dobrano. Nie zeszuje nawet bez wzroty i wzrotków, bo to jest najlepsze roboty. Ma najlepsze pomysły w głowie i nam zawsze coś ciekawego opowie. Dziękujemy naszym paniom z całego serduszka, że dbają o wszystkich, o Staszaka i Maluszka. Byłeś z słowami, a teraz w dźwiękach. Na naszej pani.